Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Zuzanna Brymas. I dzisiaj chciałabym z Wami się podzielić kolejną książką, którą przeczytałam i którą uważam, że jest w miarę warta polecenia po prostu. Zatoka Żarłocznego Szczupaka Eugeniusza Pauczty. Jest to dosyć stara książka z młodości mojego taty. No, którą, jak możecie się domyślić, no trochę mi gdzieś tam stawił pod nos i powiedział, no przeczytaj, zrób o tym recenzję. Więc dobrze, przeczytam, opowiem wam w miarę o czym jest. Ja chyba sama bym się nie chwyciła za tą książkę, gdyż jest tutaj szczupak, książka wydaje się stara, niefajna. Dziwny tytuł. I dziwna okładka, nie lubię zbytnio ryb, więc no raczej nie. Ale no wiecie, nie ocenia się książki po okładce, jak to mówią, przeczytałam, więc mogę wam teraz powiedzieć, co o niej sądzę, tak z czystym sumieniem. Fabuła rozgrywa się na Mazurach, jak dobrze pamiętamy z historii, Mazury w tamtych czasach były po germanizacji, czyli tak jakby świadomość narodowa była im zmieniona na trochę bardziej niemiecką mieszkańców. Nasi główni bohaterowie to czwórka przyjaciół, świeżo po liceum, niektórzy są trochę starsi. Są to dwie dziewczyny, Mirka i Zosia, oraz dwóch chłopaków, Kostek i Pietrek. Potem jeszcze dołączają różne inne osoby, ale to nasi główni bohaterowie. Można zauważyć trzy wątki w tej książce. Pierwszym jest to, że nasi bohaterowie nie zagłębiają się w stricte turystyczne miejsca, tylko po prostu idą do mieszkańców, którzy nie są zbytnio dobrze do nich nastawieni, nie lubią kogoś z zewnątrz ze swojej społeczności, ale tak jak się domyślamy, są też i młodzi tam, którzy też niechętnie na nich patrzą, ale wiecie, są bardziej otwarci już. Drugim wątek, jak możemy się trochę domyślić, to jest miłość, oczywiście, bo nasi bohaterowie są młodzi, piękni, zdrowi, wakacyjna przygoda, więc też i wakacyjna miłość. Czasami śmieszne, czasami smutne, no to już bardziej podlega waszej interpretacji. Trzecią, najważniejszym tutaj wątkiem jest wątek tajemnicy. Ktoś ewidentnie próbuje się pozbyć naszej czwórki, żeby nie węszyli, żeby nie otwierali może ludziom umysłów. Dziwne, przerażające. Nic więcej nie powiem. I teraz może trochę podsumuję tą całą książkę. Mi się podobała. Miałam trochę mood na przeczytanie takiej książki, która będzie opowiadała o wakacyjnej przygodzie, miłości, przygodzie, jakichś innych takich rzeczach. Więc to się wpisuje. Mimo fragmentami nudnej fabuły, bo jednak mówili trochę o rybach, jak się je łowi w ogóle, a to nie jest coś, co czytałabym w moim wolnym czasie, to jednak, tak jakby podsumowując, książka mi się podobała. Nie kupiła mojego całego serca, że przeczytałabym ją jeszcze raz, ale uważam, że jest po prostu fajna, fajnie pokazana. Szczególnie nie lubię zbytnio opisów natury, takich na kilka stron, a tu były po prostu fajne, w miarę krótkie opisy, które się szybko po prostu czytało. Więc jeśli macie ochotę przeczytać, to jest 300 stron. Na 1-2 tygodnie. Myślę, że fajne po prostu ukazanie wakacyjnej przygody, miłości, no i też trochę historii w tym zawarte. Ja się na razie z Wami żegnam, po prostu do przyszłego tygodnia, no i oczywiście uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, no i pa pa!